Witam z tej strony Rafhard. W dzisiejszym odcinku Co w pudle zaprezentuję Wam model, który jest już u mnie w kolekcji dość długo. P47D Thunderbolt, wersja z taką półokrągłą owiewką, bumble pop to się nazywało, bo jeszcze był taki Rosenberg czy coś takiego, on miał troszeczkę inaczej wyglądał. Model Akademii, skala 1 do 72, model dosyć leciwy już, numer 2174. Tutaj jest. Dobra, na początek otwieramy pudełko. Pudełko jest standardowe jak na starsze akademki. Mamy instrukcję, zwykły papier, nie kredowy. W miarę czytelnie i rozsądnie wszystkie punkty pokazane, opisy oczywiście w języku angielskim i koreańskim. Dwa malowania, z tym, że ja chyba tutaj wziąłem sobie te pasy. Tak mi się wydaje. Z tego, co tutaj widzę, wszystkie wypraski są do niego. I zaraz zaczniemy oglądanie tego, co jest. O, tutaj mamy folii, wyciągamy z folii. I tak tutaj powierzchnia wygląda. Tak jak powiedziałem, model już ma troszeczkę lat, ale prezentuje się całkiem fajnie. I z drugiej strony, jak widzicie, ślady po wypychaczach są, ale są po drugiej stronie. Tutaj nie widać, żeby były jakieś straszne rzeczy. Silnik wygląda tak. Tutaj, o, tutaj trzeba będzie poszpachlować. To samo z tej strony. Tu mamy jeszcze drugą część silnika. To jeszcze zrobimy sobie zbliżenie. Wiadomo, że to nie jest jakość nowych modeli, ale prezentuje się całkiem fajnie. Dobra, następna. Tutaj, tak jak powiedziałem, są kalki. Te kalki nie są zbyt dobre. One są już pocięte, bo tutaj chciałem, coś potrzebowałem stąd. Może oznaczenia chciałem, jakieś do czegoś było im potrzebne. Kalki wyglądają tak. Ok. Oszklenie wygląda w ten sposób. Nie jest złe. Dobra. Więc kalki mamy trochę powycinane, ale to nie szkodzi. Tutaj mamy. O. W ogóle P47 był dosyć dużym samolotem. Czy raczej bardzo dużym. Jak na myśliwca to był bardzo duży. O. Tak to powiem. Wszystko przez ten fajny silnik, który miał bardzo dużą moc. I stąd te rozmiary. Koła. O, koła też mają tutaj bieżnik, widzę. Teraz to widać. I wnętrze zobaczymy. Wnętrze posiada już jakieś tutaj panele, instrumenty. Tak jak powiedziałem, nie jest to jakaś super jakość, ale nie wygląda to źle. Nie wiem, jak ze składalnością, wiem, że z kalkami zawsze był problem w akademce tej starej. I mamy golenie podwozia. Tutaj mamy bazuki. Bazuki. No chodziło o to, że on miał tam podwieszone takie zasobniki na rakiety, w których mógł strzelać, ostrzeliwać, i to jest bodajże to. Dwa rodzaje skrzydeł.
osłona. Wiem, że Rewal miał takie pudełko, które osłona, znaczy miał takie małe, też z P47 i miał takie właśnie pudełko, które było zbyt małe i po prostu odstawało, tak górka się robiła, bo osłona silnika właśnie nie pasowała. Tak to wygląda. Jak widzicie, są ślady po wypychaczach w niektórych miejscach i trzeba byłoby to poprawić albo kupić blaszkę. Nie wiem, czy jest blaszka, która by tutaj to zakrywała. Ale model jak na początek myślę, że nie jest zły. Co prawda go nie składałem. Czeka jeszcze na swoją kolej, ale tak jak widzicie, detale nie są najgorsze. Oczywiście pewnie ta Mija ma lepszy. Ale ta Mija jeszcze nie mam. Dobra. Ok. I to by było na tyle. Tutaj są jeszcze zdjęcia na tym wykonanego, także tak się prezentuje tutaj w tym malowaniu. Także całkiem interesujący model z dawnych lat z firmy Akademy. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku.